Jest to już trzecia edycja Mechatrap Racers, już od 3 lat organizujemy. Konkursy są organizowane nawet w Stanach Zjednoczonych, to między uniwersytetami są dosyć takie ciekawe zawody organizowane. Tu po prostu jest pokazanie uczniom, że jest możliwość wykonania pojazdu, który nie będzie potrzebował silnika ani spalinowego, ani elektrycznego, a jedynym napędem będzie tylko jedno naciągnięcie pułapki na myszy. Najpierw były zgłoszenia, na podstawie tych zgłoszeń zostały wysyłane zestawy startowe, czyli właśnie ta owa pułapka na myszy plus płyty CD i ten zestaw, z którego miały być koła wykonane. Pozostała to była tylko i wyłącznie kreatywność uczniów i jak widać właśnie te pojazdy są bardzo różne. To są dwie konkurencje. Jedna konkurencja to jest przejazd na odległość, druga konkurencja to jest przejazd na czas. I tu już jest dystans stały, natomiast mierzony jest czas. Samochodzik jest wykonany z dwóch płytek 3 mm oraz żeby było lżejsze, jest połączone to styropianem. Tylnie kółka są zbudowane z płyt, a przednie są wzięte z jakiejś starej zabawki. Napędzane jest to pułapką na myszy, która ma wydłużone ramię. Jak konstruowaliśmy pojazd, to zależało nam na tym, żeby on jak najszybciej pojechał, dlatego też skróciliśmy ramię, a nie zrobiliśmy go długiego, tak jak niektórzy zawodnicy tutaj. Na wadze. Im mniejsza waga, tym lepiej, ze względu na to, że te pułapki też nie mają jakiejś takiej bardzo dużej siły. No, można powiedzieć troszkę feralnie, bo dwa pierwsze przejazdy mieliśmy na maksymalną odległość, lecz niestety w trzecim przejeździe lekko zawiał wiatr halny, no i zniosł nasz pojazd do bandy prawej.